kolejna powierzchnia do uprzątnięcia. Jak widać, woda stoi. Pierwsza pojedzie R-ka. Zobaczymy, czy tutaj przyjedzie, bo w razie jak R-ka siądzie, no to ja ją raczej bez problemu wyciągnę. A jakby było na odwrót, no to już mniej pewne by to było. Także pierwszy raz przyjedzie tutaj, pojedzie załadować. No i zobaczymy. No tu woda wszędzie stoi. Tutaj na skraju lasu jest droga. Bo tutaj stara na początek powierzchnia, jakaś tam dalej mamy pod lasem kawałek zrębu. No zobaczymy, jak się nie uda wjechać, to odpuścimy to. Widać, że nic z tego tutaj. No i taka to robota. Tutaj fajnie, tylko że w tą stronę załadowany na pusto pierwszym razem, załadowany pierwszym razem przyjedzie jeszcze, ale już chodzi o kolejne zwiazdy, żeby to wszystko tam wywieźć. Jeżeli się nie będzie dało wjechać, to zrobimy tak jak na większości powierzchni, gdzie jest taki teren. Będziemy czekać, aż to przeschnie i się wróci. Skończyć, jak będą warunki już odpowiednie na robotę. No tutaj jest możliwe nawet. Zobaczymy, jak się załaduje. No i za wcześnie pochwaliłem, bo siedzi tam przed całym zrębem, także idę i będziemy go szarpać. Ślizga się, ale jadę jakoś. Także tymi śladami już widzę z tyłu, że nie wrócę. O! Staję. Do prawej spróbuję uciec. No dobra. Już stawał tam. No. O, woda stoi. Nie, ja nawet nie przyjeżdżam, bo patrz, tutaj nie ma dojazdu. Kurwa, moment w lasie. Ja nawet nie słyszałem, że gazowałeś czy coś. Ale jak woda stoi, co? To ja do tyłu cię wyciągnę i tutaj spróbuję się nawrócić. Dobrze, ja tam w miarę mam z górek, bo też już miałem ciężko przejechać gdzieś tam. Tym samym śladami już nie wrócę na pewno. No i wyciągnę go. Nie wiem, może jeszcze z drugiej strony zrębu spróbować. Ale to co z tego, jak ja wywiozę raz, dwa i zrobi się to samo. O, tyle, kawałek zrębu do sprzątnięcia. No plus te kubki chyba pewnie po gałęzówce. Spróbuję się nawrócić tutaj.
Akurat dobrze kawałek z góreczka jest, bo by było nieciekawie. Dawid, tutaj jest największy z górek chyba. Pniaki, kurwa, tam żyły. Bo patrz, tutaj masz nawet mniejsze pniaki, potem byś to ominął, może tam by przeskoczył. Kurde, kurde, poleci. No. No tam o przykupie jest chyba najniżej, ale no. Tutaj byś przeszedł. Spróbuj przeskoczyć. Kurde, tam to woda. Tam nie, no tutaj widać najwyżej. A ja tutaj przed chwilą... Jak jechałem. O. No, ślizgał się już, także myślałem, że będę blokady załączył, bo od razu nie załączyłem. Ale przejechało. Wyskoczyć jeszcze zobaczę, tam jest drugie gniazdo, może z drugiego będzie przeskok tutaj. A jak nie, no to nie będziemy się kopać tutaj na siłę. Kurde, już jest prawie na zgórku. No dobra, siedzi. No udało się. Chyba. Już tak w razie W zapiąłem blokadę, żeby to na pewniaku przeskoczyć. No nie udało mu się, zostało mu ile tam 10 metrów do twardego gruntu. Dobrze, chociaż w sumie tyle podjechał, bo jak ja bym to zruszył, później jeszcze on by wpadał w te kolejne i mogłoby być ciężko jeszcze, jak ja bym siadł to już całkowicie. Także dobrze, że się tam udało dojechać, a nie na przykład tak jak tutaj do połowy. Tutaj sobie okraczę, żeby nie po tych samych kolejnach jechać i na spokojnie wyjadę. O, woda ładnie stoi. Ty no już tam masz głębszą kolejne jak tutaj. Dobra, zacznę się, ja wyjadę, zobaczę to. Tutaj ja na twardym jestem, także bez problemu go już ciągnę tylko kawałeczek. A tak niewiele mu brakowało, ja już jestem. O. Praktycznie metr i by już sam przeszedł. No i dobra. Dojazd do zrębu od drugiej strony wygląda tak. Tam wszędzie woda, kurde. No nie, mógłbym spróbować, ale... Raz przyjadę, no bo to jeszcze jest tak chyba w forwarderze te kolejny. No tutaj nasza ładowarka ze zgrabiarką tędy przeskoczyła jakoś, nie? Bokiem. No ja się tędy nie zmieszczę. Jedyna opcja to jest tędy. Tam już zaraz jest zrąb za tym laskiem. Drzewa widać.
kilka kursów tam na pewno będzie, no to także nie wiem, czy jest sens, żeby po jeden raz wjeżdżać, nie być pewnym, czy się wyjedzie. No i po raz kolejny dzisiaj wyciągam John Deere'a. Lasy Janowskie. Delikatnie przysiadł, ale trzeba było pomóc.